Dzień dobry, a gościem jest minister Paweł Graś, rzecznik rządu, członek zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Dolnośląskie Surowce Skalne, podwykonawca KOWEK-u ma szansę dokończyć autostradę A2. Wie pan coś o tym? No takie otrzymaliśmy zapewnienie od ministra Grabarczyka wtedy, kiedy sprawa Koweku się rozstrzygała. I takie padło zapewnienie zarówno ze strony pana ministra Grabaczyka, jak i szefa Gdaki, że jeszcze w lipcu, niezależnie od tego, jak te sprawy z Kowekiem się potoczą, że jeszcze w lipcu prace na tych dwóch odcinkach autostrady się rozpoczną. I mamy nadzieję, że to słowo zostanie dotrzymane. Te doniesienia mówią o tym, że rzeczywiście jest na to szansa. Ale też te doniesienia mówią, że ta spółka nigdy nie budowała autostrad. Ja naprawdę myślę, że dajmy że szansę. Już się czepiają. Tak? Jest zapewnienie, że te dwa odcinki będą przejezdne do euro i o to chodzi. To po pierwsze. Po drugie, przypomnę, to znaczy że w przejezdne? budowie... To znaczy, że będą przejezdne, to znaczy, że w obie strony będzie, będą dwa pasma, dwie nitki, którymi samochody będą mogły się poruszać. Być może nie będzie dokończona jakaś sfera związana z tym, co obok autostrady się dzieje, ale nie powinno mieć to wpływu na... na... No to nie będzie autostrada ruch. pełna, bo nie będzie. No może nie być jeszcze pe pe pełna, pełna autostrada, może nie być jeszcze uzupełniona cała infrastruktura, która um, obok autostrady jest. Ale ja przypomnę, że. Emocjonujemy się dwoma odcinkami, które mają mniej więcej 20 kilometrów długości, a w budowie jest ponad 1400 km autostrad. W tej a ja się chwili, tylko dlatego emocjonuje, naprawdę... że podobno ten wykonawca ma szansę największe. Co wiemy od dwóch dni? Znaczy nie wiemy nawet, tylko wie. Generalna, generalna dyrekcja. Generalna dyrekcja bierze odpowiedzialność za dokończenie prac na tych odcinkach. W związku z tym, skoro bierze pełną odpowiedzialność, to znaczy, że wie, co robi, podejmując takie, a nie inne decyzje. Ważne, żeby prace się rozpoczęły, żeby nie utknąć w jakimś znowu biurokratycznym procesie na wiele miesięcy, który, który uniemożliwi rozpoczęcie prac. Ważne, żeby jeszcze w lipcu prace były kontynuowane, żeby podwykonawcy. Którzy również tam na rozpoczęcie tych prac czekają, mogli wreszcie te, te, te prace rozpocząć. Panie ministrze, kiedy poznamy konkretną datę, konkretną datę publikacji i prezentacji raportu? Ja już nie pytam, kiedy poznamy raport, kiedy, kiedy usłyszymy, że raport będzie tego, a tego dnia dostępny w sieci na natychmiast, przykład? Natychmiast po tym, jak pan premier otrzyma informację od pana ministra Millera, że prace tłumaczy, którzy tłumaczą ten raport na język angielski, na język rosyjski, że prace tłumaczy zostały zakończone i że została przygotowana prezentacja raportu, natychmiast pan premier o tym poinformuje opinię publiczną. A jak to jest? Czy tłumacze dostaną zlecenie na dzieło czy na konkretny termin. Wydaje mi się, że na dzieło to chyba oczywiste. Ja sobie nie wyobrażam, żeby stać z batem nad tłumaczami i przymuszać ich do szybkiego tłumaczenia. Tutaj oczywiście najważniejsza jeszcze jakaś najważniejsza droga jest... pośrednia, pomiędzy nie, danie wolnej ręki, czyli tłumaczcie tak długo jak uważacie za stosowne, aż z batem. Najważniejsza jest rzetelność. Naprawdę każde słowo tego raportu, każde zdanie będzie dokładnie analizowane i to zarówno w wersji angielskiej, rosyjskiej jak i polskiej. Ważne jest, żeby te wszystkie trzy wersje były identyczne, żeby nikt nie mógł przedstawić zarzutu, że te wersje raportów czymkolwiek się różnią. Panie mistrz, pamiętajmy, ale pan nie jest pewien, Pamiętajmy czy mają jednak... termin tłumaczyć, czy, czy pan tak przypuszcza, że Ale nie mają? Pamiętajmy jednak o tym, że mamy do czynienia nie z tłumaczeniem literatury pięknej ani fantastyki, tylko bardzo, bardzo specyficznego i technicznego tekstu, więc naprawdę dajmy tym ludziom szansę. Oni wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność. Panie ministrze, na ja pewno ja tylko się z Być może pan tego nie sprawdził i tego nie wie, czy jest konkretny termin. Do którego się tłumacze zmierzają? Nie znam warunków konkretnej umowy, a na pewno taka między, między instytucją tłumaczącą, czy tłumaczami, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, czy komisją pana ministra Miller'a jest. Czy ona obejmuje termin? Trudno mi powiedzieć. Trzeba pytać rzecznika MSWiA. A Pan w, w imieniu rządu mógłby zapytać, w którym miejscu są tłumacze? Panie redaktor, ale, ale czy naprawdę to jest... Czy, czy to ma aż takie gigantyczne znaczenie? Czy ten raport będzie opublikowany Pan za tydzień, czy za ma dwa tygodnie? Ma gigantyczne znaczenie. Ma dla, myślę... nas, ma, ma dla nas wszystkich znaczenie, oczywiście, żeby jak najszybciej opinię publiczną, nie tylko polską, ale i światową z tym raportem zapoznać, ale dużo większe znaczenie ma to, żeby mówiąc kolokwialnie do tego raportu nikt nie mógł się przyczepić. Komisja Wykonała naprawdę ogromną pracę. Przez y, y, bodajże 14 miesięcy kilkudziesięciu najlepszych w Polsce specjalistów z badania, od badania katastrof, zarówno specjalistów cywilnych, jak i Panie specjalistów wojskowych, to, to nad wiemy. tym raportem ja pracowało. Więc dalej. poczekajmy jeszcze odrobinę, e, jeszcze te kilkanaście dni, być może, i e, raport będzie no światło we, dzienne. Wie pan, no stąd, jest, stąd jest to zniecierpliwienie, że ciągle słyszymy dwa tygodnie kilkanaście dni. Najpierw koniec maja, później jakaś inna data. I stąd to się bierze. To nie jest tak, że to jest sprawa życia i śmierci dla wszystkich ludzi w Polsce. Więc ja o tym wiem. Yy, najważniejsze, to jest po prostu irytujące. Najważniejsze, nie ma się co irytować. Naprawdę rzeczami, na które nie ma się wpływu. A akurat na, na to, jak szybko yy, yy, tłumacze się z tym nie, yy, uporają, rząd yy, wpływu nie ma. No naprawdę nie będziemy ale nikogo Ale wpływ na, na zobowiązanie tłumaczy, tłumaczy do jakiegoś terminu. No naprawdę, panie Panie ministrze. Znaczy, zos, najważniejsze, że raport został przygotowany. Ja przypomnę, że pojawiały się zarzuty bardzo w, w niektórych mediach i w kręgach opozycji, że tego raportu na pewno nie będzie przed wyborami. Jak się okazało, że jednak raport jest i premier poinformował o tym, że trafił na jego biurko od przewodniczącego komisji, pana ministra Millera, to teraz się zaczęły spekulacje na temat tłumaczeń. Pan premier bardzo jasno i rzetelnie powiedział. Raport będzie udostępniony wtedy, kiedy będą gotowe wersje językowe. A może Bo Pan zagwarantować, wtedy, że to będzie przed wyborami? Będzie miał wtedy dużo większą siłę oddziaływania, a na pewno. Ale może opinia, Pan zagwarantować, że to będzie przed wyborami? Opinia publiczna, nie tylko polska, na no ten raport czeka. Panie Ministrze, ale może Pan zagwarantować, że to będzie przed Pani wyborami? Pani redaktor, nie jestem ani szefem komisji, ani tłumaczem, ale mam ogromną nadzieję, że oczywiście przed wyborami ten raport jeszcze zostanie opublikowany. Czy rodziny poznają go wcześniej niż ogół Polaków? Nie ma takiej dyskusji, w, nie, nie, nie ma decyzji w tej sprawie. Nie ma decyzji, ale rozumiem, że jest dyskusja, tak? Jest rzeczywiście, część z rodzin zwróciła się o to, żeby, żeby takie przynajmniej również medialnie sygnały do nas docierają, żeby wcześniej się z tym materiałem zapoznać. Nie ma, jak powiedziałem, nie ma w tej sprawie decyzji. Panie ministrze, premier i komisja to są jedyni ludzie, którzy mają dostęp do raportu i tłumacze, tak? Yy, tak, wszystko, tak, tak. Pan na przykład tak. nie przeglądał tego nie, raportu. Nie, nie, nie. A w którym nie. miejscu jest premier? Wie pan? Po, po połowie bliżej końca, bliżej Premier tak. zapoznaje się z raportem, ale trzeba pamiętać, że pan premier ma również inne obowiązki i to w ostatnich tygodniach bardzo intensywne związane chociażby z prezydencją. To może ale to cały czas publikację raportu, w trakcie... a nie tylko tłumaczenie. Nie, nie, absolutnie nie. Pan premier zapowiedział, że jak tylko tłumaczę, zakończą pracę. Te, raport zostanie upubliczniony. Ja pytam o to, kto ma dostęp, dlatego że już w końcu czerwca wydawca czasopisma raport, taka zbieżność, pan Wojciech Huczak mówił, że jak to się wyraził, chyba z niedyskrecji wynika, że tam jest wymienione ponad 180 osób, które no, nie dopełniły swoich obowiązków. Nie, 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 nie wiem albo nie, wie. nie znam raportu jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że przez w ciągu ostatnich miesięcy wielu ekspertów, wielu polityków, z których znaczna część przekształciła się w ekspertów od katastrof lotniczych, na ten temat głos zabiera. Dla nas istotne jest to, co rzeczywiście ludzie, którzy na tym się znają, najlepsi w Polsce, podkreślam, badający tę przyczynę katastrofy w raporcie zawarli, więc trzeba jeszcze spokojnie na publikację raportu poczekać. No widzi Pani, i dlatego ja mówię o znie Niecierpliwieniu, bo na przykład ja jestem zniecierpliwiona tym, że pojawiają się przecieki i różne interpretacje i różne teorie ciągle sprawia. Przecieki są w grze. się nie pojawiają, ja uważam, że również profesjonalizm, o, o profesjonalizmie. Ale wyborcza, która yy, nawet napisała, że jest niezadowolona z tego, że musi temat podjąć, ale, ale są przecieki. Ja uważam, że o profesjonalizmie Komisji świadczy to, że właśnie przecieków ani żadnych materiałów z pracy Komisji w mediach do tej pory nie widzieliśmy. Czy listy kandydatów do Parlamentu Platformy są już ostateczne? Czy mogą być jakieś zmiany? Na wynikające z wniosków z raportu. Zgodnie zgodnie z naszymi zasadami opisanymi w statucie i w regulaminie tworzenia listy wyborczych ostateczne kształt list zatwierdza Rada Krajowa. Natomiast my wstrzymujemy się z domknięciem list, czekając na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która bodajże 14 lipca ma zapaść w sprawie Senatu. No znaczy bo okręgów jednomandatowych. Dokładnie po tej decyzji, kiedy będzie wiadomo, czy wybory do Senatu będą przebiegały według zasad, które obowiązują obecnie, czy według zasad dotyczących okręgów jednomandatowych, wtedy zapadną decyzje dotyczące kształtu list senackich i wtedy dopiero zostanie Rada Krajowa zatwierdzająca te listy. A minister Krawaczyk pozostanie jedynką w łodzi? To, to, to jest niezmienne, dlatego że z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Platformy wynika, że ten minister obciąża wizerunek Platformy. W hmm. przeciwieństwie do ministra Kwiatkowskiego, który jest trójką. Takie, takie rzeczywiście informacje się pojawiały o różnego rodzaju sondażach. Ja tych informacji hmm. nie potwierdzam. Ale rozumiem, że pan też nie zaprzecza. Ale nie potwierdzam. Ale nic nie wskazuje no dobrze, na to, to żeby, to miejsce, na żeby miejsce ministra Grabarczyka było zagrożone. Takie decyzje podjęły regionalne struktury partii, bo to one głównie kształtują listy i obraz tych list. Te listy tworzone są na dole. Zarząd krajowy interweniuje, jeśli to w jakichś bardzo szczególnych przypadkach. Takim przypadkiem nie jest pan minister Grabarczyk. Panie ministrze, PSL ma taki pomysł, żeby emeryci nie płacili podatków. To jest taka już kampania przedwyborcza, czy to jest wkład do. Koalicji taki pomysł. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby taki pomysł trafił gdzieś do gremiów rządowych, czy żeby był zmaterializowany w trakcie w postaci jakiegoś dokumentu czy konkretnego projektu. No myślę, że coraz częściej im bliżej wyborów będziemy mieli do czynienia nie tylko ze strony PSL-u, ale, ale ze strony opozycji, również z tego to jest typu, z tego pomysł, typu czy czy No Trudno mi na podstawie jednego zdania. Ten no, pomysł, żeby, żeby emeryt ja go, ja, ja, miał więcej pieniędzy. Ja nie, nie, to a, a budżet mniej. Na pewno wszyscy jesteśmy za tym, żeby wszyscy mieli więcej pieniędzy. No tak, ale budżet i, też, tak. I, i, I przynajmniej działania koalicji w tym kierunku prowadzą. Ale trzeba pamiętać, trzeba mieć oczy otwarte i widzieć to, co dzieje się w Europie i na świecie, ale głównie w Europie, w, w, w strefie euro, gdzie wyraźnie widać, że. Jeszcze nie można odtrąbić zwycięstwa w walce z kryzysem, że takie kraje jak Grecja, Portugalia i inne ciągle z tym kryzysem się borykają. W związku z tym my również musimy zaciskać pasa, my również musimy dyscyplinować budżet właśnie po to, żeby do takich sytuacji jak w czy, Grecji czy nie dochodziło. To jest odpowiedź na pytanie nie. Emeryci nie będą zwolnieni. Nie znam tego projektu, więc trudno mi komentować coś, czego nie z czym nie miałem okazji się zapoznać. To na koniec zapytam, posła Pawła Gracia, nie ministra. Czy chciałby Pan, żeby Sejm zajął się na najbliższym posiedzeniu, w każdym razie w lipcu, projektem ustawy o związkach partnerskich? Chyba zgodnie przynajmniej z tym, co donoszą media, pan marszałek Schetyna podejmie decyzję o tym, żeby prace nad tym projektem się rozpoczęły. Ale trzeba pamiętać, że naprawdę do końca tej kadencji pozostało zaledwie, pozostało zaledwie kilka posiedzeń Sejmu. Jest w tej chwili w Sejmie ponad 200 ustaw, część pilnych, część rządowych, część niezwykle istotnych dotyczących gospodarki i na pewno wszystkich ustaw nie uda się w tej kadencji Sejmu uchwalić. Czyli y <coughs> Przepraszam, jak będzie z tą no konkretną, zobaczymy. Kaszel, kaszel zmęczonego ministra. Nie, dlaczego Ale zmęczonego? Jest dopiero nie, poniedziałek. Skończymy. Zobaczymy no. na pewno warto o tym problemie dyskutować, zwłaszcza że przez jakiś czas usiłowano wszystkim wmówić, że problem ustawy o związkach partnerskich dotyczy wyłącznie problemu związków jednej Płci. A tymczasem to nieprawda. Jak pokazują um, przykłady z innych krajów, w 80 albo 90% rozwiązania wyjaśnione. tej ustawy są wykorzystywane Ministrze. w zupełnie innym celu i w zupełnie innych losowych Dziękuję. przypadkach. minister Dziękuję Paweł bardzo. Braś, Platforma Obywatelska, Rzecznik Rządu. Do widzenia. Do usłyszenia.